ciężka praca, cała sezonowa dała serce panowie. Dawaj! Gdzie są szampany? Hej Piotrze, gdzie są szampany? Gdzie są szampany? Na waszych koszulkach w tej chwili więcej potu czy szampana? No dzisiaj mecz był trudny i tego potu na pewno jest sporo, ale kolega akurat pomógł mi, że jestem już cały mokry z szampana, więc ale to oczywiście radość, która jest, która nam się w jakiś sposób należy, bo ten sezon był trudny, a pokazaliśmy znowu swoją klasę. Świetnie się was oglądało dzisiaj w meczu z Chorzowianami. Pewnie, no, graliśmy bardzo skupieni w defensywie, nie pozwoliliśmy za dużo dla Clearexu, a my mieliśmy multum sytuacji, na pewno w drugiej połowie, pierwsza połowa jeszcze była w miarę równana, ale prowadziliśmy 3-0, byliśmy skupieni bardzo i widzieliśmy, że dzisiaj przeprezentujemy te mistrzostwa. Rekord można ograć w sezonie raz, ludzka rzecz. Zdarza się wygrać dwa, ale trzy razy to już nie. No tak, no fajnie, że tą przegraną w Chorzowie, która była w tamtej rundzie, dzisiaj pokazaliśmy, zemściliśmy się i pokazaliśmy swój charakter. Tak jak Artur wspomniał, że graliśmy bardzo dobrze w obronie i z tą większą determinacją niż Clearex i to pokazało. Mamy mecze jeszcze do rozegrania i każdy chcemy wygrać. Chcemy pokazać jako mistrz Polski, że pomimo, że już nim nie jesteśmy, to że gramy jak mistrzowie Polski. Piąty tytuł z rzędu, szósty w ogóle w historii. Jak to smakuje? No każdy smakuje inaczej, tylko że na każdy musimy podwójnie zapracować, bo każdy chce bić mistrza. Ja się nie dziwię też, jakbym grał w innej drużynie, chciałbym wygrać z rekordem, ale na dzień dzisiejszy oni mogą wygrać jeden mecz, bo to my jesteśmy mistrzem i przez ostatnie 5 lat pokazaliśmy klasę i z roku na rok naprawdę, mimo tego, że my już nic nie musimy, ale bardzo chcemy. My jako zawodnicy doświadczeni, którzy rozegrali po 200 meczów, po 300 w Ekstraklasie, niektórzy po ponad 100 w reprezentacji, my dalej mamy w sobie tak chęć wygrywania i to jest najważniejsze, dopóki nas to będzie cieszyło, dopóki będziemy chcieli zdobywać mistrzostwa i grać w tej Lidze Mistrzów, bo myślę, że w tym roku ta Liga Mistrzów to jest taki trochę pstryczek, trochę w ucho dla nas, ale będziemy skupieni na to, żeby zajść dalej i pokazać, że polski futsal stoi na dobrym poziomie. Panowie, dla was dwóch i całej drużyny serdeczne gratulacje od całej ekipy Rekord TV. Dziękuję. Dzięki bardzo. Dziękuję. Idę robić tą gwiazdkę do roku.